Witam, witam w tym pięknym dniu. Na początek minuta ciszy. Co się stało, każdy widzi. Aż żal, kurde, mówić o tym. Ochłonąłem niby troszkę, ale... Jest masakra, wam powiem. Widzicie to? Widzicie to. Pierwsze ostrzeżenie na kanale. To jeszcze nic, ale wiecie co to oznacza? To oznacza. Transmisja na żywo. Cofnięto ci możliwość korzystania z transmisji na żywo. Bardzo się cieszę. Kurdasz. Nie mam słów na to. Coś się stało z YouTube'em ogólnie od wczoraj. I może jak ktoś ma kanał, zauważył, że przy niektórych filmach są takie żółte dolary. I tam praktycznie nie ma reklam na tym. A tutaj kolejny krok. Jeden film został zgłoszony. Zostały naruszone wytyczne dla społeczności. No i mam bana na 3 miesiące. Super? Nie super, ale trzeba się podnieść. I teraz druga część tego filmu. Merytoryczna. Już dobra, dostałem tego bana, raczej się nie odwołam, bo tu nawet się nie da odwołać, bo już usunąłem ten filmik, więc odwołać się już nie da, koniec. Mamy bana na 3 miesiące, to jest oficjalna informacja, nie będę mógł na tym koncie robić streamów. Ale to nie oznacza, że nie będę robił streamów, za chwilę wam powiem, co tu się będzie działo, także spokojnie, spokojnie, nie uciekajcie z tego kanału. Będą tutaj co dzień filmy, normalne filmy, bo filmy mogę wrzucać, wszystko jest w porządku, długość i tak dalej, wszystko jest ok. Tylko nie mogę robić transmisji. Spoko. Zaraz wam powiem, na jakim kanale będę robił, wszystko ok. I tak, tutaj zostańcie, jak ktoś nowy, to dajcie suba i tak dalej. Będą filmy merytoryczne, z gier, z Battlefronta, z Gwinta, z Wieśka, z wszystkiego, z nowych gier, wszystko będzie. Także zostańcie, materiały z Gamescomu będą tutaj. I co robimy dalej? Dzisiaj o godzinie 18 będzie pierwszy live na nowym koncie. Tu jeszcze zrobiłem takie taki opis, że jest drugi kanał. I teraz uwaga, uwaga. Na tym kanale przez 3 miesiące nie będę mógł streamować. Ban za nic oczywiście. Myślę, że teraz będzie fala tych banów. I za chwilę będą filmy na ten temat. Masakra będzie. Myślę, że tydzień, dwa i będzie masakra na YouTubie. Założyłem drugi kanał do live. Wbijajcie. I teraz tak. Drugi kanał. Tutaj możecie sobie wejść. Jest w polecanych. Jest tutaj w linku. I jeszcze tutaj dodam do tych linków. Nie? Chociaż nie wiem. Będę chyba robił takie filmy przypominające. I też jeśli będzie live, to tutaj... Na tym kanale będziecie chyba dostawać informacje, tak będę robił. Na razie, jak tam się nie rozkręci. Więc te 3 miesiące będę tam robił, tutaj wrócimy, jeśli wszystko będzie dobrze po tych 3 miesiącach z live'ami. Odcinki cały czas będą. Więc spoko. I teraz tak. Link będzie tu, link dam oczywiście w komentarzu, w opisie, wszystko będzie. I tutaj tak wygląda ten kanał i uwaga, uwaga, jest jedna subskrypcja, wiadomo od kogo. Także serduszko. Trzeba to jakoś sobie umilić, bo naprawdę fatalna informacja. Fatalna. Także zaraz wam powiem, co dalej. Ja sobie zasubskrybuję, będę taki kwinia. Subskrybuję. I dam sobie dzwoneczek i wy też tak zróbcie. Dajcie suba i chcę otrzymywać powiadomienia o live'ach. Więc tu będą codziennie live'y od poniedziałku do piątku. Myślę, że też jutro jeszcze zrobię, żeby coś się tutaj już działo. Więc będą live'y. Wbijajcie, dajcie suba koniecznie, bo to już teraz jest bardzo ważne. Na tamtym kanale przez 3 miesiące nie będzie live'ów. Dajcie suba wszystkie osoby, które to widzą.
i dajcie dzwoneczek koniecznie, żeby mieć powiadomienie, no bo niestety YouTube leci w kulki. I cóż, tu jest oczywiście główny kanał, jak już tu ktoś trafi na ten Konjo Player Live, tak się nazywa. URL-a jeszcze nie ma, tylko jest po prostu takie ślaczki, czyli będzie trzeba linki po prostu przeklejać, także... No cóż, teraz bardzo potrzebne wsparcie. Polecam na live'ie być, zasubskrybować ten kanał i... No cóż, jeśli ktoś ma ochotę, to wsparcie się przyda, bo na tamtym kanale no nie będę mógł live'ować, więc... No niestety, aż się głos załamuje. Ale cóż, trzeba się podnieść, działamy dalej. Nie poddaję się, nic nie zamykam. Z YouTube'em się raczej nie wygra, chociaż odwołanie też napiszę, ale... Raczej się nie uda, bo jakaś nowa polityka weszła, że po prostu filmy losowo podejrzane, po prostu jest jakaś scena brutalna, cokolwiek, już nie mówię jakby były, wiecie, nagość i tak dalej. Jak już jest nagość, to w ogóle nie macie co startować z tym filmem. Chyba tak myślę. No i dostałem za scenę, zobaczcie, Metal Gear Solid, quite brutalna scena. Myślę, że z milion osób wrzuciło taki film. Ciekawe, czy wszyscy mają bana. Zobaczymy. Także... No nie jest wesoło, ale podniesiemy się. Zapraszam na live'a o godzinie 18 dzisiaj. Będzie gwincik. Będzie mchyr, będzie cosplay. Wszystko będzie, także... Dobijemy 1000 subów dzisiaj? Takie wyzwanie. 1000 subów dzisiaj. Taki challenge dla was. I dzięki bardzo, że jesteście. Myślę, że zostaniecie. No i do zobaczenia. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Dajcie jeszcze łapę w górę pod tym filmem, napiszcie komentarz, cokolwiek, co o tym myślicie, żeby ten film dotarł do jak największej liczby osób. I też możecie wysyłać ten film dalej, żebyście wiedzieli, że coś jest nie tak na YouTubie, bo jest coś nie tak. Tyle wam powiem. Dostałem bana za nic, za stary film, który miał może z 2 lata, ale spoko, nie ma problemu. Ogólnie jest, ale no... Nie będę smęcił. Tyle. Także dajcie suba na nowym kanale. Link będzie w opisie, w komentarzu lub tutaj, jeśli jesteście na tym. Tutaj macie w polecanych, więc dzięki wielkie za wszystko. Do zobaczenia. Trzymajmy się.